Moje drogie panie, przypominam, że rozmawiamy z Sandrą Grzyb i z Adą Stońską o terapeutycznej wymianie szafy, o tym, jak odświeżyć naszą szafę na lato. Dziewczyny już są przygotowane, ja właśnie do nich zmierzam. Mają swoje perełki, które wczoraj właśnie zakupiły przy terapeutycznej wymianie szafy. Sandra, od czego zaczynamy? Pierwsze, co zacznę, to oczywiście ta biała sukienka, którą udało mi się właśnie dostać na wymianie szaf. Jest biel przede wszystkim, jak zawsze, jest bardzo modna latem, kiedy mamy opalone ciało, tym bardziej zyskuje na swojej wartości. Do takiej sukienki myślę, że założono przede wszystkim pasek, aby podkreślić talię. Talię, wtedy tak, utrzymam ją tak, jest bardzo szczupłą dziewczyną, z długimi nogami, tak. Jednakże wszelkie panie inne powinny właśnie jakiś jasny pasek, może z motywem wężowym, ponieważ teraz jest bardzo kreowany przez innych projektantów. Powiedz mi jeszcze, mamy tutaj takie buty wysokie do tego, czy one będą pasowały, czy one już są za ciężkie do takie lekkiej sukienki? Myślę, że właśnie będą idealne, ponieważ tutaj jest lekkość, tutaj troszkę ciężkości, po drugie biel i czerń teraz bardzo modna. Zresztą ja właśnie dzisiaj mam sukienkę biało-czarną, także tak, wpisuję się w trendy. Dobra, super. To jest pierwsza rzecz, którą Sandra wczoraj zakupiła na terapeutycznej wymianie szafy. Jeszcze raz przypominamy o to, ta sukienka. Sandra, za ile ją kupiłaś? Ja ją kupiłam za 25 zł, bo akurat właścicielka nie chciała się ze mną za bardzo wymienić, ponieważ nie mamy inne gusta. Jednakże ta kolekcja, to jest sukienka właściwie praktycznie nowa, raz założona z zeszłej kolekcji z H&M-u. 25 zł. Tak, i polowałam na nią bardzo długo i proszę, na wymianie szaf się udało. No i się trafiła. I kolejna taka już bardziej, można by powiedzieć, wieczorowa. Tak to nazwała także poprzednia właścicielka, bardziej seksowna. To się zgadza na pewno, krótka. Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o na wieczór, ubrałabym po prostu do niej jakieś sandałki na obcasie bądź koturnie, do tego na przykład kopertówkę. Jednakże, jeżeli na przykład chcemy na co dzień, to na przykład jeansowa kurtka. Ja mam teraz idealne takie w domu espadryle w panterkę. Myślę, że też by się fajnie sprawdziło. Oczywiście, możemy to traktować i jako taki dłuższy topik, i jako mini sukienkę na imprezę. Jakby było za zimno, to także jakieś leginsy, balerinki. Naprawdę myślę, że jest bardzo uniwersalna. I cena tej sukienki? Także 20 zł. No i pięknie. Wszystko stoi granicą. Czyli 40 zł za zakup. I to jest akurat nowa sukienka, więc tym bardziej zupełnie nieużywana. Mamy kolejną rzecz, to mogę Cię poprosić, żebyś zdjęła z wieszaczka, bo to jest już spódnica. Pięknych zresztą pastelowych kolorach. Tak, to jest vintage'owa taka perełka. Neonowe kolory są bardzo teraz promowane, jak zawsze moim zdaniem, każdego lata. Tutaj możesz zaprezentować właśnie w najlonie najnowszym. Także pokazywali buty. Tak, myślę, że taką spódniczkę możemy połączyć chociażby z jakimiś koturnami, bądź też z butami tutaj zaraz przedstawię. Mamy też te buty, które ja teraz pokazuję. To są buty z tymi czubkami, tak? Czubki srebrne, czarne czy też złote. Dokładnie, do tego nawet biały t-shirt, może też jakiś naszyjnik w tym samym odcieniu. Nie? Biały t-shirt. Myślę, że idealnie by się sprawdziła. I na randkę, czy na jakieś wyjście do szkoły, do pracy. Czyli co, teraz im kolorowiej, tym lepiej właściwie tego lata. Oczywiście, moim zdaniem na ulicy w Polsce powinno być więcej koloru. Po drugie, taka spódniczka także podkreśla talię, także dla każdej pani powinna być idealna. Bardzo się cieszymy. Pokazujemy również te zielone, fajne buty, które są, powinny być hitem. Jeśli już jesteśmy przy tych butach, powiedz mi proszę Sandra, jak i z czym powinniśmy te buty łączyć? No właśnie, jeżeli mamy, nie mamy za bardzo takich wymyślnych strojów w naszej szafie i zazwyczaj są takie basicowe, typu dobrze skrojony t-shirt czy też rurki, moim zdaniem jest to idealne, dodatkowo może jakąś plastikową torbę, albo właśnie tutaj mamy jeszcze koszyk, żeby zaprezentować. Koszyk także sprawdzi się do takiej zwykłej stylizacji. I na plażę, i na lato, ja noszę ją do miasta, nawet do takiej stylizacji czarno-białej, idealny. No pięknie, dobrze. Mamy już buty, akcesoria, torba. I teraz kolejna bluzka. Kolejna bluzka tutaj jest właśnie już Ada. Należy już do mnie. Wczoraj ją nabyłam właśnie. Ogólnie super kolory, tak już zaczęliśmy, te pomarańcze są bardzo modne, czerwienie łączone z różem to już w ogóle super hit. Tak, właśnie. Nabyłam ją właśnie wczoraj za wymianę, za sukienkę. Chyba 5 zł nawet.
proszę? Nawet chyba było 5 zł. O, no właśnie, nie? No. I co chciałam mówić jeszcze do tego, że... Z czym możemy połączyć? Właśnie, ubrałabym to na pewno z fajnymi dżinsami, dobrymi dżinsami, fajnie, które by fajnie wyglądały, fajne odcienie tego, jakieś mogą być nawet pocięte te dżinsy, coś tak trochę, żeby było rockowo nawet. Założyłabym do tego buty czarne, Sandra, właśnie te twoje buty czarne. Fajnie by też do tego pasowały, bo jednak tu są elementy czarnego, tam też są elementy czarnego. A ja mogę jeszcze na przykład rzucić, że na przykład teraz bardzo modne są dzwony. Wszystkie panie, które mają... No co ty mówisz? Nie rurki, dzwony wracają do mody? Rurki teraz dzwony wracają do mody i nawet boyfriendy. A więc jeżeli chcemy coś takiego bardzo modnego, to ja bym stawiała na dzwony i wtedy one bardzo wyszczuplają uda i nadają się do praktycznie każdej figury i zawsze będą wyglądać kobieco. No, czyli odszukujemy, drogie panie, dzwony, stary model w swoich szafach, tak. I wyciągamy go, przywraca do łask. Ada ma jeszcze fajne tutaj kołnierzyki. Pokaż może do tej kamery numer 2. To są kołnierzyki, które możemy łączyć z czym, Sandra? Z sukienkami, z bluzkami. Marynarka na pewno, fajnie by do tego wyglądała. Biały t-shirt pod to, tak jak już Sandra ostatnio mówiła. Nawet nie biały, jakikolwiek kolor moim zdaniem by pasował. No tak, i te kołnierzyki są bardzo modne i kołnierzyki są metalowe, z cekinami, z ćwiekami. Tak, Są i kołnierzyki wykonane z takiego materiału. Koronka. O właśnie, koronka. Są różne, moim zdaniem one dodadzą charakteru każdej stylizacji. Kolejna fajna strona, którą tu znalazłam, czyli takie właśnie elementy jakieś owocowe, cukierkowe. Tak. Właśnie Paulina Galicka, czyli właśnie współorganizatorka, wczoraj także znalazła, udało się znaleźć taką owocową sukienkę i myślę, że to jest idealny trend, przede wszystkim promowany przez Moschino czy Dolce & Gabbana. Powinniśmy zainwestować chociaż na taką sukienkę, właśnie na takiej wymianie, może gdzieś się wymienimy, ponieważ jest na pewno bardzo, bardzo trendy. Przepiękne kolory, te takie nasycone kolory, to jest tak, to myślę, że zabawne. Wiesz, oczywiście. Na pewno będziemy, jeśli zależy nam na tym, żeby nas ktoś zauważył na ulicy, taki neon. To mnie zaciekawiło, dziewczyny, nie wiem, czy wy jesteście za, czy przeciw, ale takie czapeczki. A ja jestem za i nawet kupiłam. Kupiłam jesienią, identyczny właśnie w River Island i teraz bardzo się cieszę, bo przeglądając tą gazetę właśnie zauważyłam, że ten powrót lat 20. jest bardzo widoczny. Przede wszystkim na pokazach Gucci, gdzie mamy właśnie takie sukienki z obniżonym stanem, gdzie jest pełno takich frędzli, także frędzle także modne. Frędzle to bardzo modne, bardzo. Oczywiście. O, a tutaj właśnie jeszcze kolejne. Mokasyny. Mamy mokasyny, które są bardzo modne. Nie chcę tutaj już rzucać marek, ale to jest ten taki standard i ładny, który teraz pokazuje się tak naprawdę we wszystkich Tu akurat stepach. Mamy odcienia takie bardzo kolorowe, żywe, te printy są takie, widać bardzo letnie. Ja na przykład bardziej bym chociaż stosowała na przykład czarny z takimi ćwiekami bądź jakieś cieliste. Naprawdę teraz jest taki wybór w sklepach, czy to ja bym bardziej stawiała na te internetowe, bo tam większe, ale rzeczywiście naprawdę jest to znaleźć. I jeszcze przechodzimy do tej sukienki, która jest na samym końcu, też bardzo fajne w kolorach. Ada, pokaż sukienkę. Miasta, również letnia. Sukienkę zdobyłam wczoraj. Na pewno sukienkę bym ubrała, przynajmniej ja, nie wiem jak to Sandra za chwilę mnie ocenisz, ubrałabym z białymi balerinkami. Tak, albo właśnie takie białe buty, ponieważ białe buty, właśnie tutaj nawet masz pokazane, no właśnie, kolejne. Są teraz kolejny hit, który tak naprawdę białe buciki kojarzą nas się trochę z kiczem, przynajmniej przez te ostatnie lata. A tu jednak się tylko okazuje... Tylko nie białe kozaczki, Sandra. Nie. Chociaż białe kozaczki też były zimą promowane, powracają, prawda? Dokładnie. I wiele blogerek także stosuje tutaj białe buty. I jeżeli chcemy je zestawić, to zazwyczaj właśnie za komuś, tak jak ja mam tutaj białą, czarną sukienkę, myślę, żeby to właśnie stonować i nie doprowadzać, że jesteśmy cali na biało, żeby to się kojarzyło z kiczem. Jeszcze chcę powiedzieć, że te wszystkie włoskie, co ja teraz mam na sobie, właśnie tą sukienkową tunikę, te wzory są strasznie modne, te wszystkie różnego rodzaju kołnierzyki, tak jak już wspomniałam, wszystkie te hafty, to wszystko powraca. Wszystko powraca i jest modne. Jeśli chodzi o kurteczkę, jaka kurteczka powinna znaleźć się w naszej szafie na lato?
Wiesz co, jeansowa. Jeansowa na pewno, bo to zawsze można podwinąć rękawy, jak jest tak za jest. Ciepło. Jak jest za zimno, to oczywiście już mamy długi rękaw. Jednakże oczywiście stawiałabym też na coś bardziej rockowego, czyli te skórzane takie kurtki na wieczory, myślę, że idealnie się sprawi. Każda pani, przynajmniej taka młodsza dziewczyny, powinny posiadać w własnej szafie takie skórzane, dobrze skrojone kurtki. A jeśli chodzi o jeansową kurtkę, to wiesz, teraz mamy tak naprawdę we wszystkich kolorach, czy to czerwony, nawet zielony, mamy pozostać przy tym oryginalnym niebieskim? Myślę, że to już każdego osobista sprawa, jak kto lubi. Chociaż fajnie jest się tym pobawić z tymi kurtkami, tak. Ciągle ten jeans. Zainwestujmy po prostu coś takiego żywego, jak już mówiliśmy, ten mamy nowe kolory. Pomarańczowy. O, właśnie, jeansowa kurtka w stylu pomarańcz. No, bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wygląda, tak. I chociaż od razu właśnie się tak, jak mamy tu połączone przez tą piosenkarkę, aktorkę, właśnie jakiś t-shirt print, taki dosyć, ja bym powiedziała, kiedyś to było związane bardziej z Afryką, mi się kojarzyło. Dodatkowo kolorowe rurki, które są bardzo promowane. O, tak, pastelowe, miętowe. Tak. Zamiast pasteli może postawmy w tym momencie na kolor. Pastele odstawmy na wiosnę, a kolor właśnie na lato. Jeśli chodzi o sukienkę, zróbmy teraz może pod koniec takie trzy stylizacje na co dzień i na wieczór i właśnie taką bardziej, czy do szkoły, czy do pracy. Zaczynamy na to na co dzień, jest ładna pogoda, zbliża się lato, jak ubrałybyśmy się na taką kawę z koleżankami? Szczerze powiedziawszy, ja już wcześniej wspomniałam, że na przykład właśnie ubrała te espadrille w panterkę, bo to już jest jakieś charakterystyczne, do tego tą czerwoną sukienkę. I na przykład na to, do tego koszyk, bądź też jakaś torebka na łańcuszku. No i właśnie jeżeli jest za zimno, tą jeansową kurtkę. Super. Tu już mamy tą kreację na co dzień. Jeśli wychodzimy gdzieś na wieczór, na imprezę, jak ty byś się ubrała, Ada? Ojejku, często, raczej mało chodzę na takie spotkania wieczorowe, bo jednak ten czas jeszcze limit jest taki ograniczony, ale na pewno bym ubrała wieczorowa kolacja, tak powiedziałaś. Czy nawet wiesz, wieczorem wyjście do jakiegoś klubu, na imprezę, wtedy można bardziej poszaleć to z tym ubiorem? Tak rokowo, właśnie tak rokowo bym ubrała tą czarną skórzaną kurtkę fajną z jakimiś ćwiekami, jakiś kontrast, żeby był coś neonowego, zegarek neonowy, to też jest fajne. Ja bym połączyła tutaj jeszcze te pastele, bo kocham, Sandra mówiłaś, że odrzućmy te pastele. Ja bym jednak Ja na przykład jestem już troszeczkę znudzona pastelami, dlatego na przykład ja bym postawiła na noc, mam tutaj takie limonkowe szpilki, do tego nawet w tym samym kolorze sukienka, taka dopasowana, jakieś złote łańcuchy, bądź też mogą być srebrne dla kontrastu, jakaś kopertówka czarna i moim zdaniem outfit kochany. No, fajnie. Ja mam jeszcze pytanie, ponieważ często się tak zdarza, że jak mamy takie szpilki neonowe, tak jak tutaj, tak. Wtedy panie raczej rezygnują z tego, żeby jeszcze inne dodatki były również neonowe, nie chcą tego powtarzać, chcą, żeby to był tylko taki jednorazowy akcent. Tutaj z kolei mam i okulary, i buty, i sukienkę, i jakąś bluzeczkę, też w tych podobnych odcieniach. Co jeśli byśmy to połączyły razem z butami? Czy to będzie tutaj popa, właśnie, czy to będzie... Tutaj połączone przez Valentino. Total look, czyli właściwie od stóp do głów jesteśmy w tym samym kolorze. Moim zdaniem tak naprawdę możemy łączyć. To znaczy, jak jesteśmy pewne? Jak się czujemy? Jeżeli nie jesteśmy pewne, postawmy na jedną rzecz. Jeżeli czujemy się bardziej pewne i chcemy jakoś zaeksperymentować, oczywiście powinniśmy stawiać wtedy na więcej. Dobra. To już każdego indywidualna sprawa. Super. I teraz już takie zakończenie, moje ostatnie pytanie do Was, dziewczyny. Takie must have, które musi pojawić się tego lata u nas w szafie. Co to by było? Ja myślę, że w końcu chciałabym znaleźć te perfekcyjne białe buty, których jeszcze nie znalazłam. Ale takie bardziej wyjściowe? Takie bardziej wyjściowe, chociaż powiem Ci szczerze, żebym postawiła coś na takie szpileczki. Aha. Typu właśnie Louis Vuitton, które promował, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jestem przekonana tak bardzo do tego metalowego czubka, ale białe buty z pewnością kiedyś, mam nadzieję, że znajdę. A ta Ada już ma coś na swoim koncie, na liście? Na liście jest sporo tych bucików, ale tutaj właśnie już czaję się i chyba wyruszę za chwilę w poszukiwania. Typu coś takiego, taki krój jak te czarne buciki. Czyli ale bardziej takie stabilne na koturnie. Stabilne na koturnie oczywiście, bo mi jest jeszcze łatwiej tak się poruszać w takich, ale żółte. Będę stawiała na żółty kolor. Czyli i będę ten kanarkowy kolor. Tak, neon. Tak, neon. Właśnie, tak. Żółty też jest bardzo modny i także powinniśmy stawiać szaliczek na żółty. Dokładnie. Dwie dziewczyny, jedna bardziej stonowana, czerni, tak. Wień, klasyka, druga na kolorowo, pastele. Bardzo się cieszę, dziewczyny, że zawitałyście dzisiaj do nas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. No oczywiście przypominamy, że
że kolejna terapeutyczna wymiana szafy odbędzie się na początku, pod koniec już czerwca. Pod koniec czerwca. Pierwszy dzień lata, czyli 22 czerwca. 22 czerwca. Godzina 19. Godzina 19, oczywiście ulica Wodna. Przy ulicy Wodnej, czyli niedaleko Starego Rynku, i na pewno będą miały panie okazję zdobyć właśnie takie perełki. Przypominamy, że rzeczy, które są dzisiaj na naszych wieszakach, mieszczą się w granicach od 20 do 30, 40 zł, także cena za te perełki jest naprawdę, naprawdę minimalna. Bardzo, bardzo minimalna i wyjątkowa. Albo za wymianę, także serdecznie zapraszamy wszystkie panie. Jedna reguła tylko taka, że zabieramy ze sobą od 3 do 10 rzeczy i przychodzimy właśnie do psycholożki, do kawiarni, gdzie możemy jeszcze zjeść przepyszny sernik, napić się bardzo fajnej kawy. Już Sandra obiecuje, że będą również masaże. Tak, będą bony. Będzie więcej niespodzianek, wkrótce więcej właśnie na fanpage'u psycholożki czy na moim blogu. Serdecznie zapraszamy. Teraz już krótka przerwa muzyczna, a za chwilę mój kolejny gość. Zostańcie z nami.